Dzień dobry, witam Was na naszym kolejnym spotkaniu na wirtualnej ETC. Razem ze mną w studiu jest profesor Wąsik. O, dzień dobry. Halo, halo profesorze. Halo, halo. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, a w zasadzie chcielibyśmy, no tak. Mam nadzieję, że nie obrażycie się na to, że wezwałem profesora do pomocy. Więc chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o tym, czy sami decydujemy o tym, kim jesteśmy. Przyjrzyjmy się tutaj obrazkowi z książki. I jak myślisz, o co tutaj chodzi, profesorze? No, bo zobacz, bo tutaj jest taka dziewczynka i ona jest ubrana tak w tą różową sukienkę, ma jakieś koronki, falbanki i tak dalej, ale ona wygląda tak, jak ona chyba by wolała grać w piłkę niż być w tej sukience. Więc wydaje mi się właśnie, że tutaj będziemy dzisiaj się zastanawiali, ale może zejdziemy w jakieś inne tematy, nad tym, kto bardziej o nas decyduje. Czy my sami, czy ktoś inny? To zerknijmy sobie na różne odpowiedzi, jakie tu mamy. Więc zobaczcie, pierwsza propozycja jest taka, że nie decydujemy o sobie, bo jesteśmy za mali. No, ja faktycznie często tak słyszę, że nie mogę decydować o różnych rzeczach, bo jestem za mały. I to mnie strasznie wkurza. I zobacz, na obrazku mamy właśnie tą dziewczynkę, która jest taka malutka i ledwie dosięga do ręki swojej mamy, która jest taka gigantyczna i ją prowadzi. Chcesz przeczytać tak ale do tej naszej odpowiedzi? O, chętnie. Czy dzieci nie potrafią dokonywać wyborów? No pewnie, że potrafią. Czy dorośli powinni o wszystkim za ciebie decydować? O zobacz, tu na obrazku jest taki dorosły, który steruje tym dzieckiem, tak jakby była kukiełką jakąś. No to dzieci nie powinny być takimi kukiełkami sterowanymi przez dorosłych. No dobrze, a przeczytaj trzecie jeszcze. Skoro dorośli decydują za ciebie o wszystkim, to jak się nauczysz dokonywać wyborów? Tam chyba na obrazku jest, że to dziecko przecina te sznurki od tej kukiełki. Czwarte. Czy dorośli zawsze decydują o tym, kim są? I tam jest właśnie tak, że ktoś też dorosłym steruje, tak jakby był kukiełką. Nie wiem jak tobie, ale mi się wydaje, że chyba ta odpowiedź i w ogóle te rozważania mają związek z takim poczuciem tego, czy my mamy wpływ, czy my decydujemy. Bo czasami jest tak, że dzieci właśnie czują, że cokolwiek jest zrobione i tak jakby nie mogą, nie mają na nic wpływu. Ty się tak jakoś czasami czujesz? No tak, jak właśnie mówiłem, no to zobacz, że chcę na przykład wejść na zjeżdżalnię, a nie z niej zjechać i wtedy dorośli mówią nie, tak nie rób, bo tak nie wolno i bla, 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 bla. I ja czuję, że nie wybieram wszędzie. Jestem taki właśnie, jak to powiedziałeś, bezsilny. Ale zobacz, to jest tak, że dorośli, mogę to nawet swojego własnego doświadczenia powiedzieć, też czują się właśnie często bezsilni, że jakby nie mają wpływu na pewne rzeczy. Że jakby pewne sprawy są już ustawione z góry i oni nie mogą decydować. Więc dorośli też świetnie jakby to znają, bo wiedzą, że są różnego rodzaju zasady, że są pewne takie zachowania, jak powinni się zachować inni, że to jakby jest troszeczkę poza nimi samymi. I na przykład w danej sytuacji może by mieli ochotę zrobić coś innego, ale tak na przykład wypada zrobić. Okej. Zerknijmy sobie na kolejną stronę i na kolejną odpowiedź na pytanie, czy decydujemy o tym, kim jesteśmy. I tu mamy nie, bo to natura zdecydowała o mojej płci, a rodzice wybrali dla mnie imię. I jest bardzo zabawny obrazek. No tak, że ta dziewczynka jest taka strasznie obrażona, że musi być w tej sukience, a tutaj jakieś starsze panie i mama chyba tak się zachwycają. O, jaka słodka. Ona jest taka wkurzona po prostu. I tak jakby wtłoczona do jakiejś formy, która chyba jej nie odpowiada. Ciekawe spostrzeżenie. To przeczytasz też tak, ale? Czy jesteś tylko tym, co napisano o tobie w dokumentach? Że tu jest tak, że to imię i płeć i to, jaki mamy kolor oczu, że to nie jest wszystko, prawda? Okej, przeczytaj drugie. Czy aby być sobą, powinieneś decydować o wszystkim, co się dotyczy? No to o wszystkim nie da się przecież decydować, no bo nie decydujemy. To jest chyba o kolor skóry chodzi, tak? Że nie możemy zdecydować o kolorze skóry, chociaż może
pewnie by można się pomalować jakąś farbą. Ale na przykład nie możemy zdecydować o tym, czy oddychamy, czy nie oddychamy. To musimy oddychać. Okej, przyznaj trzecie. Czy nie można zmienić imienia lub płci? No faktycznie można zmienić imię. Płeć można zmienić? W dzisiejszych czasach to dalej jest skomplikowane, ale są operacje zmiany płci. Zdarzają się takie osoby, które to robią. Czy też czwarte? Czy wszystkie osoby noszące to samo imię, co ty, są do siebie podobne? To jest właśnie taka sytuacja, że jak na przykład w jakiejś książce się pojawia, albo w filmie jakiś bohater, który ma tak na imię, to wszyscy się śmieją, że tak się zachowuje ta osoba na przykład z klasy. To chyba nie jest zbyt mądre. Nie, zupełnie tak. Że imię raczej jest takim sposobem, żeby nas odróżnić od innych osób, ale wszystkie osoby noszące to samo imię często są bardzo różne, zupełnie mogą być niepodobne do siebie przecież. A tak w ogóle nie wiem jak ty, ale mi się wydaje, że z kolei w tej odpowiedzi jest postawiony taki problem tego, co nas troszeczkę kształtuje. Bo czasami się mówi, że my jesteśmy ukształtowani przez z jednej strony naturę, a z drugiej strony przez wychowanie. I wychowują nas rodzice, w ogóle społeczeństwo, inni ludzie. I te dwie rzeczy, takie dwie wielkie siły sprawiają, że jesteśmy tą osobą, a nie inną. Tak, gdybyśmy na przykład urodzili się w innej kulturze, to moglibyśmy być zupełnie inną osobą. Nie wiem, czy się nad tym zastanawiałeś. Że gdyby mnie inaczej wychowano, to wtedy bym inaczej się zachowywał, tak? Mhm. No, faktycznie to gdybym się inaczej zachowywał, to mógłbym być inną osobą. A o co chodzi z tą naturą? Bo jak się rodzimy, to mamy pewne takie cechy naturalne. Wzrost, to jak szybko się męczymy, kolor oczu, czy jesteśmy chłopcem, dziewczynką. Wiele różnych takich cech. I one jakby nie są przez nas wybierane. One po prostu są, tak mamy już. To jest tak ukształtowane. I możemy na przykład, jak chcemy być biegaczem, tak spróbować uczyć się jak najlepiej biegać, ale jeśli nie mamy takich predyspozycji naturalnych, to będzie nam ciężej niż innej osobie. To faktycznie, to widzę, że to wychowanie i natura ma wielki wpływ na nas. I myślę, że jeśli nie zauważamy tego, to możemy myśleć, że tak po prostu już mamy i że to jesteśmy my, a to może być po prostu część natury i część wychowania. To może można złapać taki dystans do tego, że jak się zauważy, że to jest przez naturę ukształtowane, a to jest na przykład ukształtowane przez wychowanie i nam się to nie podoba, to możemy spróbować to zmieniać. Super, właśnie. To czasami jest tak na przykład, że emocje nasze są bardzo naturalne. Na przykład, że się gniewamy łatwo na różne rzeczy. Ale to niekoniecznie musi być dobre, że jeśli tu zauważymy, tak jak powiedziałeś, to możemy właśnie złapać pewien taki dystans do tego wszystkiego. O, dystans, tak. Możemy to zmieniać, na przykład nie gniewać się na innych w pewnych sytuacjach, tylko spróbować ich zrozumieć, co jest chyba moim zdaniem lepszą strategią. Zgadzam się całkowicie. Okej, zerknijmy sobie na kolejną odpowiedź na pytanie, czy sam decydujesz o tym, kim jesteś. Mamy tak, bo mam swój charakter i swoje poglądy. I jak myślisz, o co chodzi z tym obrazkiem? No to tak jak mówiłem, tej dziewczynce chyba się bardzo nie podoba ten strój. Ona go zrywa, bo ma swój taki pogląd i chyba charakterek też ma całkiem niezły. Taki jakiś wybuchowy. Dobra, to przeczytajmy sobie tak, ale do tej odpowiedzi. Czy inni nie mają na ciebie żadnego wpływu? Tu jest tak, że chyba te dwie osoby tam obgadują tą trzecią i ona przez to może już nie założy tej sukienki, bo właśnie, bo czuję, że nie będzie akceptowana. A drugie? Czy wybrałeś twój charakter, czy go odziedziczyłeś? O, faktycznie tak często jest, że jakby zaczynamy odkrywać, że jesteśmy jakoś podobni do swojej mamy albo do taty w różnych cechach. Mhm. Możesz przeczytać trzecie? Czy decydujesz o tym, w jakim jesteś humorze? No nie, zupełnie o tym nie decydujemy. I mógłbyś czwarte przeczytać? Czy bycie sobą musi koniecznie oznaczać bycie innym niż wszyscy? O, i tu jest taka osoba, która ma chyba irokeza różowego i jakieś dziwne okulary. I to jest, tak się chce chyba wyróżnić na siłę.
Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że z kolei w tej odpowiedzi troszeczkę chodzi o to, czy mamy dystans do samych siebie. Już trochę zahaczyliśmy o to przy poprzednim, ale jak mamy właśnie swój charakter i swoje poglądy, to bardzo często traktujemy, jak to już by było ostateczne i to jesteśmy my. Ten właśnie nasze reakcje emocjonalne, to, że uważamy tak, a nie inaczej. A co na przykład, jeśli się mylimy? No tak, no bo może mieć jakieś poglądy na przykład i się okazuje, że to jest nieprawda. I jeśli ludzie tak bardzo polegają na swoich poglądach, to jeśli ktoś pokazuje im, że nie mają racji, no to chyba się wtedy strasznie wkurzają. Nie wiem, czy wiesz z historii, ale na przykład przez długi czas ludzie uważali, że Ziemia jest płaska. I kiedy naukowcy, różni filozofowie zaczęli im udowadniać, że tak nie jest, to bardzo długo nie mogli w to uwierzyć i większość ludzi nie chciała słuchać. Myślę, że dlatego właśnie, że nie mieć dystansu do swoich poglądów. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć dystans do swoich poglądów, żeby jakby dopuszczać do tego, że możemy po prostu się mylić. I jak się mylimy, to nic złego się nie dzieje, bo przecież to nie jest koniec świata, tak? Czasami się mówi, że tylko głupi nie zmienia poglądów. No tak, no bo jeśli jakieś nowe, prawdziwe rzeczy się dowiaduje, no to powinien zmienić poglądy. Mhm. I zobacz, też tak było tutaj o nastroju, tak? Że nastrój jakby jest dla nas ważny, ale my też możemy w pewnym sensie troszeczkę coś z tym robić. No bo co prawda, nie możemy jakby, kiedy jest nam smutno, tak od razu sami z siebie żeby było nam wesoło, ale na przykład jak pomyślimy, dlaczego nam jest smutno, zrozumiemy na przykład, że smucimy się z jakiegoś niezbyt ważnego powodu, no to możemy na to mieć jakiś taki wpływ. Że nie musimy też być jakby niewolnikami, no zobacz, swojego własnego nastroju. Ale to chyba jest trudne. Bardzo trudne. Okej, zerknijmy sobie na kolejną odpowiedź na pytanie, czy sami decydujemy o tym, kim jesteśmy. Mamy nie, bo nie wiem, kim jestem. O, tu na obrazku jest ta dziewczynka, która jest właśnie taka smutna i chyba zamyślona. Ja myślę, że ona po prostu nie wie, kim jest, czy on, ta sukienka jakby pasuje do niej, bo wszyscy jej tak mówią, że taką powinna nosić. No, że tak, może właśnie czuje się zagubiona, może czuje, że gdzieś tam w środku nie pasuje to do niej, ale skoro wszyscy dookoła mówią, że tak powinna wyglądać, to właśnie sama nie wie, co ma o tym wszystkim myśleć. Okej, przeczytaj tutaj nasze tak, ale. Czy zawsze trzeba to wiedzieć, żeby dokonać wyboru? Czy myślisz, że to sami dowiadujemy się, kim jesteśmy po tym, jak dokonamy właśnie wyboru? No właśnie. Czasami jest tak, że zobacz, zanim nie musisz wybierać, czy wolisz lody waniliowe, czy czekoladowe, to na przykład nie wiesz o tym, które wolisz. Ale jak przychodzi ten moment taki, że musisz wybrać, to na przykład czegoś możesz się dowiedzieć o siebie właśnie w sytuacji wyboru. A drugie, czy już teraz możesz być sobą, czy potrzebujesz na to czasu? Że my często, nawet jak nie wiemy, kim jesteśmy, to już jesteśmy przecież sobą, bo gdybyśmy byli kimś innym, to byśmy nie byli sobą. No tak. A trzecie? Czy możesz być tak, że nigdy nie dowiesz się, kim jesteś? No, chyba tak może być, no bo jak na przykład ludzie nie znają swojego pochodzenia, tak nie znają swoich na przykład prawdziwych rodziców, no to nie wiedzą troszeczkę o tym, kim są. Mhm. To czwarte? Czy to, co robisz każdego dnia, nie pomaga ci dowiedzieć się tego, kim jesteś? To znowu się tak wiąże, tak, że jakby nasze zachowania codzienne nas tworzą, że to może my wcale nie jesteśmy tacy gotowi, może my właśnie dopiero robimy się tacy, jacy jesteśmy. Może tak, bo nie wiem, czy słyszałeś, profesorze, ale starożytny filozof Sokrates miał jedną z takich swoich sentencji, takich mądrych zdań, która brzmiała bardzo króciutko: poznaj samego siebie. A jak to? No właśnie, według Sokratesa było tak, że my bardzo często nie znamy samych siebie. Przez to, że nie znamy, to nie wiemy, co mamy wybierać, nie wiemy, co mamy robić i często robimy złe, głupie rzeczy. No, ale nie, to jakoś nie rozumiem. Bo zobacz. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, to nie wiesz, co dla ciebie jest dobre. Jeśli nie wiesz, co jest dla ciebie dobre, to możesz wybrać coś, co jest dla ciebie złe. A? Mhm.
Ja mam na przykład taki pewien pomysł, że ty wczoraj grałeś do późna w nocy na komórce. No tak. I potem przez to byłeś zmęczony dzisiaj rano. No tak. I przez to ci źle wychodziło odrabianie lekcji. No tak. No i nie wiedziałeś tego, że to będzie miało taki wpływ i wybrałeś źle. Gdybyś poszedł spać, to by ci odrabianie lekcji szło dużo prościej. No, taka mała rzecz, ale faktycznie może być. Jakby warto się zastanawiać nad samym sobą. Nawet jak już przez lata myślimy, że wiemy różne rzeczy, to dalej warto się nad sobą zastanawiać, bo też chyba, tak jak zauważyłeś, cały czas się troszeczkę zmieniamy. Stajemy się, właśnie tworzymy się cały czas na nowo. Ale ja wiem, kim jestem. Ja jestem pacjentką, którą... Dobra, spokojnie. Wrócimy do tego za chwilę, dobra? Okej. I mamy kolejną odpowiedź na pytanie, czy sami decydujemy o tym, kim jesteśmy? Mamy nie, bo inni zmuszają mnie do robienia różnych rzeczy. I zobacz, co to jest na obrazku. O, na obrazku jest, że ta mama popycha chyba tą małą dziewczynkę do cioci, żeby ona ją pocałowała. Ona chyba bardzo nie chce tego zrobić. Tak, faktycznie jest tak, że czujemy tak, jakby wszędzie dookoła zmuszano nas do różnych rzeczy, które niekoniecznie nam się podobają. Okej, ale przedstawię najpierw tak, ale. Czy nie możesz odmówić zrobienia tych rzeczy? No pewnie by mogła odmówić, ale wtedy mamie i cioci byłoby przykro. Pewnie tak, ale jakoś można odmawiać. To przeczytaj drugie. Czy jesteś wyłącznie tym, co robisz? No nie. Tu chyba na obrazku chodzi o to, że jeszcze jest wyobraźnia, tak? I jest, mamy taki wewnętrzny jakiś świat swój własny. I że czasami jakby nie robimy tego, jacy jesteśmy. Z różnych powodów. Mhm. Tak. Że czasami się mówi o życiu wewnętrznym naszym. Także fantazje, właśnie rozmyślania różne. One niekoniecznie muszą przekładać się na nasze zachowania. I ludzie w ogóle mogą nie wiedzieć tego o innych, tak? Jakie ich są marzenia, jakie są ich myśli, jakie mają, co wyobrażają sobie. A to przecież dla nas samych jest bardzo ważna część nas. O trzecie, czy przymus zawsze przeszkadza nam byciu wolnym. I o co tutaj chodzi? No, mi się wydaje, że zobacz, ten chłopiec je coś, co chyba niekoniecznie mu smakuje, ale wie, że może dzięki temu będzie silny, że będzie się dobrze rozwijał, że... Nie wiem, ja bym chyba tak to odczytywał. No może tak. Przecież czwarte? Czy możemy być całkowicie wolni? I on tutaj, co on robi, wrzuca śmieci? Nie wiem, o co chodzi z obrazkiem, ale pytanie jest bardzo zasadne. Czy możemy być całkowicie wolni? Bo nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, czy ty się, profesor, zastanawiałeś. Przecież jesteśmy bardzo zależni od innych. Jak jesteśmy dziećmi, no to w ogóle czujemy tą zależność. Ale też jak już jesteśmy starsi, jak jesteśmy dorośli, to przecież każdego dnia bardzo jesteśmy zależni od pomocy ze strony innych. Że gdyby nagle zniknęło z naszego życia, no, to wszystko, co jest związane z innymi ludźmi, czy zniknęłyby domy, które inni ludzie zrobili, samochody, rzeczy przez nich zrobione, gdyby, nie wiem, prąd, bo nie byłoby elektrowni, przecież to by było straszne. Myślę, że wtedy moglibyśmy szybko bardzo zginąć bez tych rzeczy pochodzących od innych ludzi. No tak. I co więcej, nawet jakbyśmy przeżyli, to można by było powiedzieć, że to by było zupełnie inne życie wtedy i niekoniecznie byśmy takie chcieli mieć. Mhm. Że ta zależność jest bardzo duża i żebyśmy mogli podtrzymywać jakby to pomaganie sobie nawzajem, tą współpracę, to wszyscy też mamy swoje obowiązki. I w sumie obowiązek dzieci polega głównie na tym, wiecie na czym? Ja wiem. Ja mogę powiedzieć? Dobrze. Na czym, żeby się przygotować do tego, żeby mieć prawdziwe obowiązki? No, nie zgodziłbym się tylko z tym, że ten obowiązek nie jest prawdziwy. To jest jeden z najprawdziwszych obowiązków, że właśnie powinniśmy się rozwijać, żeby być gotowym do współpracy z innymi. No tak, w sumie tak. A może nie? No dobra, nieważne. Ale zobacz z drugiej strony. Pamiętasz, jak zacząłeś mówić? No tak, bo ja doskonale wiem, kim jestem. Mhm.
kim jesteś? No, ja jestem pacynką. Wiem, kto mnie zrobił, wiem, dlaczego mnie zrobił i ja wszystko o sobie wiem. A zastanawiałeś się, może ludzie też tak mają, że przecież zazwyczaj wiemy, kim są nasi rodzice, którzy nas zrobili. Wiemy też, jakie jest nasze miejsce gdzieś tam w świecie, tylko czasami może nam się niekoniecznie to podoba. Ale nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, bo ty, widzę, profesorze, już się nad tym zastanawiałeś, że tak naprawdę to nie my tylko sami siebie tworzymy, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale to i inni ludzie dookoła nas tworzą. I my tworzymy innych ludzi. To jest taka bardzo duża zależność wzajemna. I zarazem też duża odpowiedzialność na siebie nawzajem, bo my nie tylko tworzymy siebie jako ludzi, ale w ogóle nasz świat. Świat właśnie tego, co, do czego się zmuszamy, co sobie pozwalamy, co wolno, czego nie wolno. Więc ten my jako ludzie i w ogóle ten nasz świat ludzi, miasta, domy, no nie spadłby przecież z nieba tak nagle i są. To my wszystko to wytworzyliśmy. I może czasami moglibyśmy to zrobić lepiej. Może mamy lepsze pomysły na to, jak to wszystko miałoby wyglądać. O, ja mam mnóstwo dobrych pomysłów. Ja myślę, że na przykład meble powinny być z ciastka. Okej. Nie wiem, ja bym nie chciał mieć mebli z ciastka. Z ciastek, przepraszam. No ja bym z kolei chciał mieć. Ale może wy macie też jakieś nie meble, tylko pomysły na to, jak można by było lepiej urządzić nasz świat dookoła i może jak nas samych można też lepiej zrobić. Bo myślę, że każdego z nas moglibyśmy sami ulepszyć. Oczywiście nie na siłę, kiedy nie chcemy tego, ale moglibyśmy być lepszymi osobami. No, ja cały czas o tym myślę i cały czas mam różne pomysły. Zwłaszcza jak być lepszym kucharzem. Okej. Okay. Nie zadecydowaliście o momencie i miejscu swoich narodzin. Nie wybraliście sobie płci ani imienia. Jesteście dziećmi, a wasi rodzice i nauczyciele często decydują za was, co czasem was irytuje. Ale czy przeszkadza wam to w byciu wolnym? Macie już własne poglądy, które pozwalają wam myśleć samodzielnie. Macie też osobowość, która sprawia, że możecie odmówić robienia czegoś, co wam się nie podoba. Przymus bywa konieczny, pomaga się rozwijać. Ale nie powinien wykluczać waszych własnych wyborów i przeszkadzać w dociekaniu, odkrywaniu i rozumieniu tego, kim jesteście, ani później w działaniu. Bo chodzi o to, żeby być sobą i żyć w zgodzie ze swoją naturą. Chyba, że wolicie uciec od siebie samego i stać się kimś innym. I zobaczcie, zadając sobie to pytanie, możemy pogodzić się z tym, że istniejemy, pomimo że sami nie wybraliśmy sobie życia. Również możemy też zrozumieć, że człowiek wolny nie ucieka przed przymusem, ale stawia mu czoła, pozostając przy tym sobą. Możemy też odróżnić to, co możemy zmienić, od tego, na co nie mamy wpływu i przestać gonić za marzeniami, których nigdy nie spełnimy. Oraz ostatnia rzecz, możemy uświadomić sobie, że życie stopniowo nauczy nas odkrywać, kim jesteśmy. Okej, mamy nadzieję z profesorem, że dzisiejsze spotkanie było dla was interesujące i mieliście dużo tematów do zastanawiania się i dużo różnych ciekawych rozmyślań. I oczywiście zachęcamy do dalszego rozmyślania nad tym, kim jesteśmy i czy sami decydujemy o sobie. A w międzyczasie mówimy wam oboje pa, pa. Pa, pa.